Hej, z tej strony Lundgren. Jedziemy właśnie do Vive Profit w Warszawie. U nas w Białymstoku nie ma w ogóle tak dużych sklepów jak ten. W sumie Vive to jeszcze nawet nigdy w życiu nie byliśmy, więc będziemy właśnie pierwszy raz. I słuchajcie, dostawa to jest na godzinę 8, więc zupełnie inaczej niż u nas. Będziemy nagrywać dwa odcinki równocześnie, bo z nami Asia aż plum z chłopakiem będą nagrywali też sekretny odcinek, nie powiemy co to jest, bo oni też o nim jeszcze nie powiedzieli. I oprócz tego będziemy nagrywać odcinek na naszym kanale dla Was, żeby pokazać jak w takich wielkich klumpach jest. I czy coś w nich znajdziemy. To może być ciekawe i jakie są ceny. Widzimy się zaraz pod wejściem. Sklep jest bardzo duży, ale jeśli chodzi o sam towar, jest bardzo, bardzo słaby. Jest słabo i to wynika z tego, że jest Vive Premium tak zwane. I dlatego Vive Premium wszystkie rzeczy z dobrymi, markowymi metkami trafiają po prostu. No, ale udało nam się znaleźć taką czapkę Tien. 15 zł, nie jest tanio. No ale i tak warto, no. Fajna rzecz. No i do tego mamy jeszcze zagwozdkę, bo mamy sukienkę z Diany, ale jest wyceniona aż na 50 zł, więc zastanawiamy się właśnie, czy ją kupić. Prosta? Tak. Jeszcze zobaczymy. Jest zawrotny rabat na karcie swojego klienta, no. 5%, słuchajcie. To już mogli się darować, naprawdę. Idziemy, zobaczymy, co znalazł Rafał. Rafał, co znalazłeś? Made in Italy. O! Anioły. Poliestrowe. Asia, co znalazłaś? Nic. O. Lipa, naprawdę. Ostatnio tu jest słabo. Nie polecam. No dobra. I takim spostrzeżeniem kończymy naszą wizytę w sklepie Vive Profit. No słuchajcie, wielki zawód. Znaleźliśmy tylko jedną czapkę, więc naprawdę cały sklep przyjrzeliśmy. Tyle ciuchów i naprawdę nic wartego uwagi. To wyglądało jakby to był jakiś, że tak powiem, outlet wyprzedażowy Vive, aha, naprawdę. W ogóle nie było żadnych markowych ciuchów ani nic, wszystko to idzie, z czego wiemy, do tego sklepu Vive Premium. Tak, właśnie z tego, co widzieliśmy po komentarzach ludzi, według tej narracji właśnie z pojawieniem się metek, a nie ogólnej wyceny poszczególnych ubrań, pokryło się właśnie pogorszenie jakości towaru, no i wtedy między innymi wystartowało właśnie Vive Premium, do którego prawdopodobnie te wszystkie markowe, fajne rzeczy trafiają. No i myślę, że jutro rano akurat jest została Vive Premium. Z ciekawości pójdziemy zobaczyć, czy tam można coś znaleźć i za jaką cenę. Także do jutra. No, do jutra. Dobra, jesteśmy dzisiaj w Vive Premium. W zasadzie w centrum Vola Park, gdzie Vive Premium się znajduje. I lecimy zobaczyć, czy w ogóle można coś tam znaleźć i za jaką cenę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku. I w sumie udało nam się znaleźć dwie rzeczy. Są tu spodnie D-Squared, ale 140 zł kosztują, więc absolutnie nie warto. I ja jeszcze widziałam jedną spódnicę. Jest ona z Max Mara Studio. Teraz z ciekawości zobaczę, ile jest wycenione. Są to jednak spodnie za 180 zł, więc sporo. No ale patrzcie w ogóle, w jakim stanie są tu rzeczy. Naprawdę z dziurami rozdzierane. Serio, spodziewałam się czegoś lepszego. Więc co powiesz, Danielu? No słabo. Bardzo słaby sklep. Nie polecamy. Dobra, właśnie wyszliśmy ze sklepu. Jak pokazywałam rzeczy dobre lub z metkami, to pani była zadowolona. Jeśli już pokazałam, w jakim faktycznym stanie są rzeczy na sklepie, pani powiedziała mi, że nie ma pozwolenia na nagrywanie, więc nazywać taki sklep premium z rzeczami, z dziurami, jakieś skaje porozrywane, naprawdę bardzo kiepsko. Sklep do dupy, obsługa też do dupy. Bardzo. Nie polecamy. Nie przychodźcie tu lepiej, bo to strata czasu, serio. Generalnie jeśli chodzi o Vive jako całość, jak i o Vive Premium, no to faktycznie myślałem, że w Premium będą rzeczy takie bardziej premium, a tam są i Tomki, i linii szczelnie Armani, tego typu rzeczy. Wszystko, no, wszystko cokolwiek markowe trafia tam. Najlepsze to chyba Hugo Boss, co można tam znaleźć, naprawdę. I jeśli chodzi o samo podsumowanie, czemu Vive Profit zeszło na psy? Po pierwsze, Vive Premium, do którego trafiają wszystkie markowe rzeczy za chore ceny, a rabat jest najwyższy 25 bodajże procent ostatniego dnia. Ale to są takie markowe rzeczy, że ja bym ich na dostawie normalnie za niską cenę nie wzięła, więc... A serio? Druga rzecz to strona Vive i aplikacja Vive, przez którą można sobie rezerwować itemki i no jakby można powiedzieć zubaża to, a może i całkowicie odrzuca tą ideę lumpowania, no bo wiesz co znajdziesz, możesz sobie to zarezerwować, no i ogólnie lipa. No ale samo w ogóle podejście tej pani pracującej w sklepie okropne, no, jeszcze strasznie się słabo. Z takim czymś nie spotkałam. Jak już pokazywałam dobre rzeczy, to było dobrze, ale jak już pokazałam w jakim faktycznym stanie jest większość ciuchów, to już było niefajnie.
W ogóle jeszcze drugi raz spotykamy się z czymś takim, że nie ma zgody na nagrywanie, ale jeżeli oglądacie to, to pamiętajcie, że wszędzie można nagrywać, w każdym miejscu publicznym, a galeria czy sklep to miejsce publiczne, więc macie do tego pełne prawo. Dokładnie, więc podsumowując, nie polecamy. Nie.